Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest godzina 9:00. W dalszym ciągu nam się osoby dopisują. Będziemy się zbliżali teraz do setki. Za chwilkę nawet będzie jeszcze więcej. Nasze dzisiejsze kolejne webinarium, które no, jest trochę z przeskokiem, bo mieliśmy po drodze i święta i taki okres ten długich, wydłużonych weekendów, także proszę wybaczyć, że nie utrzymaliśmy rytmu. Natomiast dzisiejsze nasze spotkanie wydaje się być bardzo potrzebne i konieczne ze względu na różnego typu rzeczy, które się dzieją. Chciałbym poinformować Państwa, że nasze webinarium jak zwykle jest współfirmowane, współtworzone przez związki samorządowe, a więc przez Związek Miast Polskich, Unię Metropolii Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich i Śląski Związek Gmin i Powiatów. Także panie pośle, włącz pan mikrofon. O, coś mi się wyłączyło. Więc jak zwykle mamy współorganizatorów, co już może było słychać, a natomiast jak zwykle mamy również gości naszego spotkania. Dzięki uprzejmości Państwa, którzy znaleźli czas, żeby z nami się spotkać. Jest z nami pani Jolanta Świątkowska już kolejny raz. Witamy bardzo serdecznie, która jest koordynatorem umowy partnerstwa. Więc dzisiaj będziemy chcieli prosić panią Jolantę Świątkowską o informację, na jakim etapie jesteśmy z polską umową partnerstwa. W związku z czym mamy nadzieję na informację, że tak powiem, z pierwszej ręki, bo to pani właśnie zajmuje się negocjowaniem tej umowy. Również prosiłem dzisiaj o udział pana Krzysztofa Hetmana, który jest posłem do Parlamentu Europejskiego, jest wiceprzewodniczącym Komisji Rozwoju Regionalnego, a więc jest osobą, która bezpośrednio się zajmuje legislacją, jeżeli chodzi o politykę regionalną. Chciałem tylko przypomnieć, że Krzysztof Hetman był kiedyś marszałkiem, a potem był również wiceministrem rozwoju regionalnego, także jest osobą, która różnego typu miejsce swoje zajmowała. Widzę również, że nie wszystkich tutaj jestem w stanie śledzić na bieżąco. Widzę, że jest pan poseł Marek Sowa, którego bardzo serdecznie witam również. Cześć Marku. Dlatego też ja teraz tylko patrzę, czy jest już Krzysztof Hetman z nami. No jeżeli nie, to zaraz się dołączy. Wszystkich Państwa samorządowców serdecznie witam. Bardzo bym Państwa prosił o to, żeby wykorzystywać te informacje i te rzeczy, o których tu rozmawiamy. Nasz program jest, nasze webinarium jest nagrywane, potem jest dostępne w sieci, więc można go wykorzystać i można go w swojej, że powiem, pracy bieżącej te informacje rzeczywiście rozpowszechniać. Proszę Państwa, dzisiejsze nasze spotkanie jest jakby, będzie trzy elementy, które chcielibyśmy Państwu przekazać. Po pierwsze, panią Świątkowską prosilibyśmy o informację na temat umowy partnerstwa. Krzysztofa Hetmana prosiłbym o informację na temat tego, co on wie na temat wdrażania programu z polityki spójności dla uchodźców, to jest kwestia CARE. I również myślę, że wtedy podamy Państwu informacje, jeżeli chodzi o pieniądze na sprawy związane z uchodźcami. Ja na końcu jeszcze kilka słów chciałbym dodać na temat tego, co w tej chwili się dzieje najnowszego, mianowicie tak zwany Repower EU, bo to będzie miało wpływ również na politykę spójności. To nowe rozdanie. W związku z tym, proszę Państwa, już nie przedłużając, bardzo bym prosił panią Jolantę Świątkowską o informację na temat umowy partnerstwa. Bardzo proszę. Dziękuję pani pośle za zaproszenie. Witam Państwa na obecnym webinarium.
z mojego domu, zacznę od inwestycji. Bardzo słabo słychać, przepraszam. Nadal bardzo słabo słychać, zupełnie nie możemy. Teraz lepiej słychać? Teraz lepiej. Tak jest. Jeśli mnie nie słychać, ja w takim razie zmienię na słuchawki, ale czy teraz mnie słychać? Teraz troszkę lepiej, teraz troszkę lepiej. Gdyby pani była uprzejma i spróbowała na słuchawki, może akurat będzie troszkę lepiej. A głos upominający to był głos pana prezydenta Wałbrzycha, Romka Szelemeja. Witamy cię, Romku. Witam wszystkich serdecznie, dziękuję. Teraz spróbuję naprawić sytuację. Przepraszam. Dzisiaj muszę przejść do domu. Prosimy o próbę, czy coś będziemy słyszeć. Tak, to słychać? Troszkę lepiej jest, teraz tak, troszkę lepiej, tak. Halo, czy teraz mnie słychać? Tak, teraz lepiej. To teraz prosimy, lepiej. Bo to jest jakość połączenia, tak, tak. Rozumiem, bardzo... przepraszam za dyskusję. Nie szkodzi, nie szkodzi. Ale dzisiaj akurat tylko tak przemyślałam. Także zacznę od umowy partnerstw. Powiem Państwu może parę słów też na temat programu, bo myślę, że to też jest interesujące dla Państwa. Na podstawie programu wydawane są potem środki. Ale jeśli chodzi o umowę partnerstwa, to z przyjemnością mogę Państwu oznajmić, że nasze prace, nasze dyskusje z ministerstwami są już na finiszu. Trwały one prawie 2 lata. Właściwie 2 otwarte sprawy to są sprawy związane z przestrzeganiem zasady niedyskryminacji, która to leży nam bardzo na sercu i bardzo nam zależy na zapisach umowy partnerstwa konkretnych, że ci beneficjenci, które uchwalają jakiekolwiek akty antydyskryminacyjne, na przykład walczyć po LGBT, nie będą mogły korzystać ze środków polityki spójności, to jest czarno na białym, tak więc cały czas czekamy na ten zapis. Poza tym inną kwestią, to taką bardziej konkretną, to są sprawy finansowe, dlatego że z powodu naszych decyzji na temat transferu środków zostały zmienione alokacje do programu w stosunku do projektu umowy partnerstwa, który został nam przesłany oficjalnie. To znaczy, to się wiąże z tym, że będzie więcej RPS-u głównie dla regionów, trochę więcej Funduszu Rozwoju Regionalnego również oraz mniej więcej pewne środki Funduszu Transformacji też muszą być rozdzielone, ponieważ lubelskie nie będzie objęte tym funduszem. Te środki z lubelskiego trzeba po prostu rozdzielić na inne regiony. To jest parę takich rzeczy właśnie finansowych, które ważnych, o których jeszcze rozmawiamy. Chciałam przypomnieć, bo nie Państwo wiedzą, że w oryginalnej wersji umowy partnerstwa, którą dostaliśmy 20% środków europejskiego funduszu społecznego miało być przeznaczone na spójności. Komisja skupiła się na ten transfer, ale zmniejszony. Pani Rado, przepraszam bardzo, bo strasznie słabo słychać. Może byśmy spróbowali jednak bez słuchawek, ale troszkę bliżej mikrofonu. Może to nam się bardziej uda, bo Państwo sygnalizują, że bardzo słaba jakość dźwięku jest, ale... Albo bez kamery może proponujemy. Dobrze. A teraz mnie lepiej słychać? Troszkę lepiej, tak. Naprawdę nie wiem, bo tutaj według tego, co wszystko mi działa.
To prosimy bardzo. Dobrze, przez kamerę. Czyli tak, sprawy te otwarte, umowy partnerstwa, to tylko właśnie sprawy budżetowe, dodatkowe środki do rozdzielenia, głównie z LPS-u, ale również z budżetu regionalnego i z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. O tym jeszcze rozmawiamy z ministerstwem. Ale wygląda na to, że idziemy w właściwym kierunku i pod koniec czerwca, na początku lipca powinniśmy zatwierdzić umowę partnerstwa. Co jest niezwykle ważne z punktu widzenia programów, bo też program musi być zgodna z umową partnerstwa. Może kilka słów powiem Państwu na temat programu. Otrzymaliśmy wszystkie projekty programu. Wysłaliśmy już uwagi do niektórych programów, głównie krajowych. I jesteśmy w trakcie przygotowania uwag do programów regionalnych, które powinniśmy wysłać w pierwszej połowie czerwca. Jesteśmy oczywiście do dyspozycji do dialogu na temat tych uwag. Myślę, że dobrze byłoby również czy osobiście, czy online omówić właśnie te uwagi, które teraz przygotowujemy. Myślę, że realnie to powinno nastąpić w czerwcu lub w lipcu. I właśnie spotkania konkretne na temat szczegółów. Może chciałabym Państwu naświetlić może takie uwagi, które horyzontalne, które odnoszą się do wszystkich programów. Nie będę powiedzieć szczegóły sektorowe, bo to jest skomplikowany temat, czy może każdego regionu w ten sposób. Ale założyliśmy, że większość instytucji zarządzających nie zrozumiała dobrze odniesienia się do współpracy transgranicznej. W porównaniu do poprzedniego okresu programowania rozporządzenie kładzie o wiele większy nacisk na współpracę transgraniczną. I dla tak zwanego każdego celu szczegółowego powinno być odniesienie się do działań regionalnych, transgranicznych, jak to powiedzieli, transnarodowych, z udziałem beneficjentów w co najmniej jednym państwie członkowskim lub poza Unią. Także to jest taki szczegół, który został pominięty po prostu, a my jesteśmy zobowiązani to sprawdzać. Oczywiście na siłę nie będziemy zmuszać instytucje zarządzające do takich działań, ale przynajmniej powinna być jakieś odniesienie i tłumaczenie, dlaczego te działania granicy szczepowe nie będą finansowane. Poza tym też zauważyliśmy, że niektóre programy nie są zainteresowane stosowaniem instrumentów finansowych. Znów rozporządzenie kładzie znacznie większy nacisk na te instrumenty w okresie programowania. Więc szczególnie w przypadku tych projektów, które generują dochód. Także tego może być Państwo spodziewać, że będziemy wysyłać taką uwagę na temat też konkretnych. Pani, tak? Ja jednak, przepraszam, że możemy jednak spróbować bez słuchawek, bo to naprawdę w tej chwili jest bardzo ciężko zrozumieć, o czym Pani mówi. Jeżeli mogę prosić, będziemy próbowali. No bardzo mi przykro, naprawdę. Nie, teraz lepiej. Jak Pani głośniej mówi, to lepiej słychać. Dzisiaj miałam naprawdę sytuację pod bramką, musiałam być w domu, czyli głośniej będę mówić. O tak, to dobrze, tak. Dobrze, jeszcze postaram się tutaj zobaczyć, czy na moim... Czy mogę włączyć... Halo, teraz słychać mnie lepiej? Chyba tak, no spróbujmy. Dobrze. To jeszcze raz będę musiała, może to wszystko... Może wszystko nie, ale tam widzieliśmy, że chodzi o sprawy transgraniczne, tak. A teraz Pani mówiła o kwestiach generujących dochód. Tak. Ja rozumiem, że często samorządy są zadłużone, także pewnie może jest pewien opór stosowania instrumentów finansowych, czyli instrumentów zwrotnych, tak? Ale my będziemy jednak sprawdzać pewne działania w zakresie efektywności energetycznej. Uważamy, że mogą być też finansowane z instrumentów zwrotnych.
no, szczególnie w przypadku projektów, które generują dochód czy jakieś oszczędności, uważamy, że instrumenty finansowe powinny być wzięte pod uwagę. I właściwie ostatnią rzeczą, o której chciałabym wspomnieć krótko, to są kwestie ogólne na temat metody wyboru projektów. Chcielibyśmy mieć też zapisy w programach, że głównym trybem wyboru projektów powinien być tryb konkursowy. I jeśli to nie jest tryb konkursowy, to powinno być jasne, na jakich warunkach odbywa się wybór projektu poza konkursem. Także chciałam właśnie przekazać właśnie pozytywne informacje ogólnie, że mowa partnerstwa jest już na finiszu. Mamy już niewiele spraw do omówienia z ministerstwem. Pani Olu, to pani, jeżeli pani pozwoli, to ja po to, żeby wyjaśnić trochę sobie sytuację, bo nie wszystko było zrozumiałe. Ja rozumiem, że umowa partnerstwa, mniej więcej państwo spodziewacie się, że będzie na przełomie lipca i sierpnia, tak? Nie. Myślę, że będzie na przełomie czerwca i lipca. Okej. Okay. Czyli jeżeli czerwiec i lipiec, jeżeli możemy zakładać, że będzie umowa partnerstwa, to rozumiem, że a kiedy kwestia zatwierdzenia programów? Czy umowa partnerstwa jest po zatwierdzeniu programów, czy programy po zatwierdzeniu umowy partnerstwa? Programy po zatwierdzeniu umowy partnerstwa, to znaczy, że programy mogą być zatwierdzane w lipcu. Myślę, że niektóre programy mogą być, jest taka realna możliwość. Czyli najpierw umowa partnerstwa, potem zatwierdzanie programów, prawda? To jest jedna rzecz. Czyli rozumiem, że potem dopiero konkursy, czyli możemy się spodziewać, że pieniądze ewentualnie na konkretne projekty to jest rok 2023. Bo to jest pół roku na ogłaszanie różnego typu, czy ja się nie mylę tutaj? Znaczy tak, program pomoc techniczna to będzie, przypuszczam, zatwierdzony jako jeden z pierwszych, czyli takie, powiedzmy, projekty miękkie będą mogły być, przypuszczam, uruchomione już w tym roku. Te projekty związane z szkoleniami czy z jakimiś tam pensje na pewno będą finansowane już z tego. Rozumiem. Ale projekty, faktycznie tak, projekty, znaczy konkursy oczywiście można na własne ryzyko ogłaszać wcześniej na te pewne sprawy, których komisja nie ma żadnych zastrzeżeń. I oczywiście jest tak zwana retroaktywność wydatków. Więc w zasadzie wydatki mogą być, pieniądze można wydawać w zasadzie od zeszłego roku, to oczywiście to zawsze na ryzyko danego państwa. Okej, okay. Mam drugie pytanie, które się pojawiło, bo wspomniała pani, tylko to było bardzo źle słychać, jeżeli chodzi o Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Czy te rozmowy z rządem polskim się już zakończyły? Bo pamiętamy, że rząd chciał 6 regionów, państwo chcieli 3 regiony. Czy to już się zakończyło, jeżeli chodzi o wyznaczenie, gdzie będzie Fundusz Sprawiedliwej Transformacji? Tak, te rozmowy zostały zakończone, Łódzkie zostało włączone do tych regionów. Śląskie, na Śląskie się zawsze zgadzaliśmy, na Wielkopolskim, Bielkonin też, tutaj nie może być problemu. Dolnośląskie również, ale Lubelskie nie otrzyma środków z całej transformacji. Tutaj pani Janusz. Sekundkę, bo widzę, że radykalnie reaguje pan poseł Hetman z Lublina. Krzysztof, bardzo proszę. Dziękuję, panie pośle. Mam pytanie do pani króciutkie. Jakie powody były związane z tym, że Lubelskie jednak nie znalazło się na liście Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, że nie jest objęte Funduszem Sprawiedliwej Transformacji? Dzień dobry przede wszystkim. Dzień dobry, panie pośle. Powód jest bardzo ściśle związany z naszym rozporządzeniem, które wyraźnie mówi o tym, że tylko ten region, czyli terytorium, może otrzymać środki z tego funduszu, które wykazuje konkretne działania zmierzające do
które przechodzi przez proces, czyli jest pod wpływem transformacji energetycznej. Ten fundusz ma za zadanie głównie niwelowanie skutków transformacji. To jest w ten sposób, że transformacja musi się odbyć do 2030 roku, a na to nie mamy dowodów konkretnych. Więc to wynika bezpośrednio z rozporządzenia. I w przypadku Małopolski jest ten sam przypadek, ponieważ Małopolska też była na początku szerszej liście, która była wskazywana jako region, który miałby być objęty tym funduszem, zarówno Małopolska, jak i Lubelskie, oprócz tych województw, które pani wymieniła. Tak, więc Małopolska to jest szczególny przypadek, dlatego że czy program regionalny Małopolskiego nie otrzyma tych środków, natomiast program Śląskiego będzie zawierał działania dla tych powiatów, w zasadzie, bardzo małych obszarów Małopolskiego, które po prostu ucierpiały na transformacji województwa śląskiego. Tam chodzi o pracowników kopalni czy małe i średnie przedsiębiorstwa, które miały negatywne skutki transformacji śląskiego. W ten sposób, taki ukłon dla Małopolskiego by faktycznie beneficjenci z Małopolskiego ucierpiają transformacji śląskiego. Skomplikowana dosyć konstrukcja, ale tu chodzi o to po prostu, żeby pozostawić tych ludzi samych sobie. Ja rozumiem, pani Lando, że to chodzi o pracowników z Małopolski, którzy pracują w kopalniach na Śląsku. Pan poseł Marek Sowa. Dwa tygodnie temu na podkomisji do monitorowania funduszy europejskich miałem panią minister Jarosińską Jedynak i szczerze powiedziawszy, jej informacje były trochę inne. Powiedziała, że Fundusz Sprawiedliwej Transformacji w każdym województwie będzie częścią regionalnego programu operacyjnego, a wyłączone zostanie tylko, nieobjęte programem będzie tylko województwo lubulskie i okręg jeleniogórski, dokładnie Zgorzelec. I jeszcze dodała taką informację, że początkiem maja mają przesłać do Komisji Europejskiej jak gdyby stanowisko rządu co do uwag, które państwo przekazaliście stronie polskiej. I w tych propozycjach ma być też zawarta nowy podział alokacji finansowych na ten program, ponieważ Komisja Europejska nie zgadzała się, aby Fundusz Sprawiedliwej Transformacji był uzupełniony o środki z Funduszu Spójności i że tylko tam, ja nie pamiętam w tej chwili, albo 3,5 albo 3 miliardy 600 euro ma być podzielone na te województwa, które finalnie zostaną objęte. Czy mogłaby pani to skomentować? Marku, przepraszam bardzo. Panie pośle, czy mogę jedno zdanie? Proszę. Pytanie do pana Marka Sowy. Marku, dobrze cię zrozumiałem, że dostaliście informację, że Fundusz Sprawiedliwej Transformacji będzie obejmował całą Polskę, wszystkie regiony poza województwem lubuskim i Zgorzelcem. Pięć województw. Natomiast w przypadku województwa dolnośląskiego to będzie okręg wałbrzyski, nie będzie jeleniogórskiego tam, czyli gdzie jest Zgorzelec, że on nie został objęty i że nie będzie objęte województwo lubelskie z tych propozycji, które pierwotnie w umowie partnerstwa były ujęte. Okay. No to tak, to ja zacytuję w takim razie szefa pani Jolanty Świątkowskiej, który na moje pytanie, ile będzie, odpowiedział 4,5. Czyli 4 województwa plus pół, rozumiem, że to pół to jest kwestia tego dodatku do śląskiego dla części Małopolski. Ja rozumiem, że to raczej tak należy interpretować. Jak pani zauważyła, temat jest gorący, więc ja rozumiem, że informacja, którą mamy od pani, jest informacją o zakończeniu prac. Że prace się zakończyły i tak naprawdę decyzja zapadła, że nie ma lubelskiego i że Małopolska jest tylko w sensie część pracowników z Małopolski dofinansowana w programie śląskim.
Czy ja to dobrze rozumiem? Jeszcze jeśli chodzi o Małopolskie, to ja jeszcze poproszę o sekundę, bo ja sprawdzę ostatnio. Mogę, panie pośle Małgorzata Staś, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, czy mogę dopowiedzieć te kwestie Małopolskie, bo ja może z technicznej... Sekundę, pani Małgosiu. Pani Jolanto, czy możemy w takim razie, jak pani sprawdzi, w tym czasie dopuścić panią Małgosię Staś, dobrze? To ja w takim razie bardzo proszę, pani dyrektor. Jeżeli chciałabym poruszyć tu dwie kwestie. Pierwsza kwestia to właśnie kwestia Małopolski. Faktycznie Małopolska jakby wspólnie z województwem śląskim może zastartować środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, ale polega to na tym, że my, województwo śląskie, w naszym planie sprawiedliwej transformacji, który stanowi załącznik do programu startującego ośrodki europejskie, o Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, nanosimy informacje o Małopolsce. O tym, że stanowimy wspólny podregion węglowy i mamy wspólne problemy węglowe. Jeżeli chodzi o środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, one będą w programie małopolskim dla Małopolskim i w programie śląskim dla województwa śląskiego. Także to nie będzie w programie śląskim i my nie będziemy udzielać wsparcia Małopolsce jako województwo śląskie. Małopolska będzie miała to w swoim programie, w swoich środkach, a województwo śląskie będzie miało w swoich środkach. Tylko Małopolska będzie musiała zaciągnąć do swojego programu operacyjnego program, plan sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego, który będzie miał elementy tej Małopolski zachodniej. Więc to jest takie rozwiązanie, które będzie niestety miało wpływ na to, co pan poseł zadał takie pytanie, kiedy będą konkursy się rozpoczynały i kiedy rozpocznie się realizacja programu. Oczywiście zostanie zatwierdzona umowa partnerstwa. My w połowie czerwca jako programy regionalne dostaniemy uwagi, będziemy je nanosić. Jeżeli jeszcze województwo śląskie będzie musiało zmieniać dokument źródłowym, jakim jest program sprawiedliwej transformacji, kwestia oceny oddziaływania na środowisko konsultacji, spowoduje, że nasz program będzie ruszał dokładnie wtedy, kiedy pan poseł tutaj określił. To jest przyszły rok 2023. Czyli też te programy w zależności od negocjacji i zmian, które będą w nich wprowadzone, mogą mieć ten rozruch w roku 2023. To ja tylko chciałam uzupełnić. Chciałem to przypomnieć, jak wszyscy państwo znają, pani dyrektor Staś jest z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Bardzo pani Małgosiu dziękuję. Pani Jolanto, w takim razie mam pytanie, czy w tej sprawie jeszcze mielibyśmy jakąś dodatkową informację? Bo ja mam następne pytanie do pani zaraz. Momencik, staram się tutaj, więc zgadza się, pan potwierdza informację od pani Staś. Faktycznie te powiaty z Małopolskiego będą objęte planem transformacji śląskiego. Ale środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji będą alokowane dla programu województwa małopolskiego. Także to się zgadza. Co do reszty, także jedno województwo wypadło, lubelskie, do propozycji polskiej, ale tu powinniśmy mówić zawsze, jeśli mówimy o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, powinniśmy mówić nie o regionach, tylko o konkretnych powiatach albo gminach, dlatego że już nie możemy powiedzieć, że całe Dolnośląskie czy Wielkopolskie jest objęte tym funduszem. Dobrze, ja bym w takim razie w tym duchu jeszcze, bo ja rozumiem, że to pani sformułowanie transformacji dotyczy kwestii przede wszystkim likwidowania miejsc pracy w kopalniach. Natomiast co jest z tymi dwoma kopalniami, które mają być nowe na Dolnym Śląsku i na Śląsku, które mają już koncesję? Czy to wpłynie na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, czy ta sprawa już została między państwem a rządem wyjaśniona? Trudno mi się wypowiadać na temat na przykład zawieszania środków. Nie podjęliśmy żadnej decyzji na temat zawieszania środków w takich przypadkach. Ale na Dolnośląskim to jest tylko Wałbrzych jest objęty z funduszem sprawiedliwym, tym funduszem. Także okay. Tyle mogę powiedzieć na Dobrze. Ten procent. Pani, teraz mam takie jeszcze jedno pytanie. Mianowicie, bo pani o tym wspomniała,
Ostatnio mieliśmy w Brukseli wizytę ludzi samorządu z Dolnego Śląska, którzy wyraźnie mówili o kwestiach programu, projektów konkursowych, a projektów, które nie idą poza konkursami. Pani o tym wspomniała, że państwo albo wpisali, albo wpisujecie, albo będziecie wpisywać. Ja bym tylko chciał zapytać, czy to, co państwo wpiszecie, to jest jakby warunek, czyli powinno być, czy będzie wpisane jako, jeżeli chcecie robić projekty pozakonkursowe, to muszą mieć wyraźne uzasadnienie merytoryczne, bo to jest bardzo istotne, że jest obawa, że samorządy już ze względów politycznych będą po prostu wyłączone z konkursów. To jest przykład Dolnego Śląska i ostatni przykład mieliśmy, zdaje się, z Łodzi, gdzie marszałek Łódzki poinformował panią prezydent, że nie będzie brał udziału w ogóle w konkursach. Więc dlatego też chciałem zapytać, w jakim duchu będzie ta sugestia, guidelines, czy też warunek, co to będzie, jeżeli mogę zapytać. To mogłabym otworzyć nasz tekst konkretny, ale tak ma pan poseł rację, to będziemy prosić o konkretne warunki, czyli jeśli odbiegamy od systemu poza konkursowego, czyli jeśli odbiegamy od konkursów, chcielibyśmy widzieć czarno na białym, w jakich to przypadkach będzie możliwe. Czy jest taka możliwość, teraz prowokacyjnie się zachowam, że na przykład wszystkie projekty pójdą poza konkursami? Czy państwo dopuszczacie taką możliwość, jeżeli będzie uzasadnienie? Czy tak naprawdę to jest w ogóle nie do pomyślenia? Czy mi się wydaje osobiście, że to zależy od sektora. Są nieraz przesłanki, gdzie projekty w ramach danym celu szczegółowym, tak zwanym, bo tu operujemy w celach szczegółowych, mogą pójść bez konkursów, ale musimy wiedzieć dlaczego. Okej. Nie, bo chodzi w szczególności o programy operacyjne regionalne, gdzie chodzi, czyli jest pytanie, czy w tych programach, ja nie mówię o krajowych, o sektorowych, ale o regionalnych, gdzie jest pytanie, czy w ogóle będą konkursy dla samorządów, prawda? Czy raczej nie pójdą, znaczy samorządów niższego szczebla, mam na myśli powiatów i gmin, a nie tylko konkursy takie pozakonkursowe, które będzie robił region, w ogóle nie ogłaszając żadnych konkursów. To stąd się wzięło pytanie, bo to ma wymiar nie tylko merytoryczny, ale również polityczny. Chciałam potwierdzić, że będziemy wysyłać bardzo szczegółowe, tak zwane obserwacje, uwagi na ten temat, do każdego programu. Czyli ja rozumiem, że możemy tutaj, bo wiem, że Romek Szemy nas słucha, który był w Brukseli w tej sprawie tydzień temu, czy dwa tygodnie temu. Ja rozumiem, że możemy spodziewać się, że państwo będziecie wyraźnie oczekiwani, że jeżeli ktoś chce odejść od systemu konkursowego, to musi mieć na to zdecydowane argumenty, że jest sens merytoryczny odchodzenia od konkursu, bo jeżeli nie ma takiego sensu merytorycznego. Czy w takiej sytuacji możemy się spodziewać, że jeżeli, wyobraźmy sobie, że w programie regionalnym marszałek się upiera, żeby iść poza konkursami, czy państwo będziecie jakby tą stroną negocjacyjną, że jednak możecie się na pewne rzeczy nie zgodzić? To znaczy będziemy wymagać takie zapisy w programach i będziemy negocjować te zapisy dla każdego celu szczegółowego. Także tutaj program jest zatwierdzany przez nas, więc będziemy negocjować, póki nie będziemy, obie strony nie będą zadowolone. To jest jeden, tak jak wspominałam, tak na początku wspomniałam, to jest jedna z takich uwag horyzontalnych, którą wysyłamy dla wszystkich programów. Bo to jest temat ważny dla nas. Tak. Ja widzę, że zgłaszał się do głosu pan prezydent Wałbrzycha, pan Roman Szelny. Romku, bardzo cię proszę. Tak, dzień dobry. Bardzo dziękuję za zorganizowanie kolejnego webinarium. Chciałem w nawiązaniu do pytania, które pan poseł zadał, czy jest jakiś rodzaj, nie wiem, górnej granicy, górnego poziomu dotyczącego projektów pozakonkursowych, który nie powinien być, jeśli chodzi o wolumen całych środków, przekroczony. Czy jest jakiś rodzaj, powiedziałbym, racjonalnego poziomu tego puli środków w regionalnych programach, który, jeśli chodzi o niekonkurencyjny tryb, nie powinien być przekraczany, bo tak naprawdę te
argumenty, no można sobie wyobrazić no dużą kreatywność w tym zakresie, jeśli chodzi o trybu pozakonkursowego, żeby no móc uzasadnić sytuację, która może właściwie doprowadzić do jakby powiedzieć likwidacji trybu konkursowego. No, ta możliwość uzasadnienia jest szeroka, nie ciągnąca się i tak dalej, i tak dalej. Drugie pytanie dotyczące Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, czy i w ogóle trybu pozakonkursowego, czy tryb wyłaniania listy projektów pozakonkursowych jest przez państwa analizowany, no bo można sobie wyobrazić, że w trybie pozakonkursowym mogą być zaprojektowane tylko te, czy zaprogramowane tylko te projekty, które z jakichś powodów władzom wojewódzkim mogą odpowiadać, a inne nie. Czy zasada tworzenia tej listy, już nie chodzi o tylko wolumen, bo to jedno pytanie, ale zasada tworzenia tej listy, czy nie ma, czy będzie monitorowana, czy będzie miała charakter no, przejrzysty i jakiś partycypacyjny. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani Julu. Halo? Tak, z mojej strony w naszych rozporządzeniach nie ma takich przepisów. Rozporządzenie unijne wypowiada się na temat przejrzystości wyborów. Także że wybór projektów w zasadzie jest organizowany zawsze przez instytucję zarządzającą, z tym, że komitet monitorujący ma bardzo ważną rolę również. Kryteria wyboru projektów są zatwierdzane przez komitet monitorujący. Na temat trybu wyboru, no jedyne, co jest ważne, to żeby on był przejrzysty, sprawiedliwy, niedyskryminacyjny. I mamy bardzo szczegółowych przepisów na temat procentu trybu pozakonkursowego. Także to leży w gestii państwa członkowskiego oraz komitetu monitorującego. Tak, rozumiem. Dobrze, proszę państwa, ponieważ chciałem prosić raz za zabranie głosu pana Krzysztofa Hetmana, czy do pani Jolanty Świątkowskiej ktoś ma bezpośrednio pytanie? Widzę, że pani Bożena Cebulska chciała zabrać głos, ale proszę, pytanie tylko do pani Jolanty Świątkowskiej, jeżeli takowe są, żebyśmy pani za długo nie trzymali. Bardzo proszę, pani Cebulska. Dzień dobry, ja króciutko tylko, bo pan prezydent Szołomyj i pan panie pośle wspomnieliście o tych problemach z trybem konkursowym na poziomie regionalnym. Ja tylko sygnalizuję, że jest ostatnim projekcie programu Feniksa, czyli następcy infrastruktury i środowiska, w bardzo wielu przypadkach interwencji zapisy o wyborze projektów w trybie pozakonkursowym. I chciałam zasygnalizować tutaj ten aspekt, bo to jest budzi ogromne wątpliwości w trybie konsultacji. Ministerstwo się do tej uwagi nie odniosło. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Jeżeli można, to w takim razie kończąc ten wątek, nie wiem, czy pani Jolanta Świątkowska by się zgodziła z takim. Ja rozumiem, że zgodnie z zasadami zarządzania podzielanego pewne kompetencje są w rękach państwa członkowskiego i komitetu monitorującego. Jeżeli państwo ze swojej strony będziecie chcieli mieć wyraźne uzasadnienie tego działania, ja mam takie pytanie, bo na pewno będą się rodziły pewne wątpliwości. Czy jak państwo zadacie pytanie o uzasadnienie pozakonkursowych działań, na przykład w programach regionalnych, czy to uzasadnienie, które uzyskacie państwo od władzy zarządzającej programem regionalnym, czy takie uzasadnienie może być dostępne dla samorządów niższego szczebla, żeby zobaczyły, żeby mogły porównać rzeczywistość z dokumentem? Czy jest taka możliwość? Tak, halo? Czy się jeszcze łączymy z panią Jolantą Świątkowską? Czy to było pytanie do mnie? Ja wyłączyłam. Tak, 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 to jest pytanie do pani. Czyli jeżeli państwo dostaniecie, państwo na przykład zażądacie, proszę nam podać jasne kryteria pozakonkursowego, to w sprawach na przykład programów regionalnych, czy państwo możecie to uzasadnienie
ujawnić samorządom z danego regionu, żeby wiedziały, jakie jest uzasadnienie. Znaczy programy są dostępne dla każdego, więc to takie uzasadnienie nie chcemy mieć w programach. Więc oczywiście te programy będą dostępne, mam nadzieję, są jeszcze konsultowane, ta ostateczna wersja, nie wiem właśnie jak są, ciekawa jestem jak regiony są zorganizowane, czy jest jakaś informacja zwrotna, bo uważam, że te wszystkie nasze obserwacje, tak zwane uwagi, które teraz będziemy wysyłać, moim zdaniem powinny być dostępne dla interesariuszy wszystkich, czyli te organizacje, które brały udział w przygotowaniu programu, mam nadzieję, że miały jakiś udział, powinny być poinformowane o uwagach komisji, uważam. I wtedy powinna nastąpić jakaś dyskusja na ten temat, dlatego że ten program jest dla wszystkich, nie tylko dla... No tak, wie pani co, rzeczywistość jest co nieco odmienna, ale rozumiem, że możemy zakładać, że w programie regionalnym w momencie, kiedy on będzie miał ostateczną wersję, powinny się znaleźć zapisy dotyczące kryteriów działania pozakonkursowego, prawda? Powinno to się znaleźć. Takie będą nasze uwagi. Zobaczymy. Ja uważam, osobiście mówię, że nie każdy... Musimy popatrzeć jednak z punktu widzenia tego, co chcemy osiągnąć przez dane projekty i każdy sektor, jeśli chodzi o sektor transportowy, no nie zawsze może jest konieczność konkursów dla wielkich projektów. Niektóre projekty mają po prostu strategiczną, mają silną wagę i po prostu muszą być zrealizowane. Więc, ale jest to temat bardzo ważny, na którym trzeba się pochylić dla każdego podsektora, czy dla każdego celu szczegółowego. Mi się wydaje, że taka dyskusja na poziomie regionu byłaby ważna. Nie, wie pani, żebyśmy się dobrze rozumieli, ja tutaj będąc, słysząc uwagi kolegów z samorządu, istota polega na tym, że jeżeli na przykład w programie regionalnym są sprawy, które spokojnie, zgodnie z kompetencjami mogłyby robić samorządy lokalne, to robi się z tego programy projekty pozakonkursowe, mimo tego, że merytorycznie to ewidentnie nie jest to, o czym pani mówi, czyli sektorowo wymagające, co jest oczywiste, bo pewne rzeczy są pozakonkursowe, tylko że jakby ze względów również politycznych robi się to pozakonkursowo po to po prostu, żeby uniknąć udziału samorządów w konkursach. Ale to jakby nie jest pytanie do pani, to jest opis sytuacji w Polsce i dlatego myślę, że samorządy, które nas słuchają, będą oczekiwały, że rzeczywiście taka uwaga Komisji Europejskiej powinna być odzwierciedlona w programie. Tak to rozumiem. Dobrze, pani, ja w takim razie bardzo pani dziękuję. Jeżeli pani pozwoli, zapraszamy do pozostania z nami jeszcze przez dłuższy czas, ale jeżeli pani pozwoli, to przeszlibyśmy do następnego sprawy. Tu zakładając, jeżeli pani się zgodzi, że jak już będzie umowa zatwierdzona, to poprosilibyśmy panią o jeszcze raz spotkanie, żebyśmy porozmawiali już my, wiedząc, co jest w dokumencie i pytając wtedy o pewne elementy, które są w dokumencie. Jeżeli pani się zgodzi, to byłoby nam ogromnie na rękę już po zatwierdzeniu tego dokumentu. Można na to liczyć? Tak, można na to liczyć. Przypuszczam, że na początku lipca jest to realne. Przepraszam bardzo, bo jeszcze jest jakieś pytanie do pani. To prosimy, żeby pani Anna Rozesłaniec zadała to pytanie. Bardzo proszę. Tak, halo? A, nie ma pani mikrofonu. Przeczytam pytanie, co z SUMP, jakie miasta muszą go mieć? Muszę otworzyć umowę partnerstwa, dlatego że to się zmieniało tyle razy, więc może ja wyślę odpowiedź mailem. Bardzo proszę. Dlatego że nie mam tego po prostu w głowie, w cyfrach. Okay. To prosimy o informację, my przekażemy to pani Ani Rozesłaniec. Dobra, bardzo pani dziękuję. W takim razie, proszę państwa, przechodzimy do kolejnego punktu. Mianowicie pan Krzysztof Hetman, wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego. Ja Krzysztofowi zadałem pytanie trudne, żeby nie powiedzieć prowokacyjne. Mianowicie ja na wszystkich możliwych spotkaniach jestem pytany o to, czy to jest prawda, że Bruksela nie daje ani grosza na sprawy związane z uchodźcami. Ja na to odpowiadam, że... To
jakby tak złośliwie mówiąc, to w sensie dosłownym do wczoraj, bo wczoraj zapadły inne decyzje, ale do wczoraj rzeczywiście w budżecie wprost takich pieniędzy nie ma. Prosimy o wyłączenie mikrofonów. Natomiast pytanie, co ze słynną akcją, którą komisja rozpoczęła, mianowicie wykorzystanie w ramach akcji CARE, czyli Cohesion Action of Refugees of Europe, czyli pomoc na rzecz uchodźców i wykorzystanie REACT-EU. I zadałem to pytanie panu Krzysztofowi Hetmanowi, czy z jego wiedzy jako posła do Parlamentu Europejskiego coś wynika. Prosimy bardzo panią Annę Laszuk o wyłączenie mikrofonu oraz panią Monikę Ostojewską-Wawrzynów o wyłączenie mikrofonu. O, super. Przepraszam bardzo, ale ja mam podgląd, gdzie kto ma włączony mikrofon. Wyjątkowo pan Hetman ma włączony mikrofon. Krzysztof, proszę bardzo. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję, Jan, za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Witam wszystkich państwa bardzo serdecznie. Rzeczywiście muszę państwu powiedzieć, że mój niezwykle serdeczny kolega, którego niezwykle szanuję i cenię, obsadził mnie dzisiaj w roli takiego posłańca przynoszącego złe wieści. Już Sofokles w Antygonie mówił, że takich posłańców nikt nie kocha. Na szczęście minęły czasy, w których posłańców przynoszących złe wieści królowie kazali ścinać, więc czuję się w miarę bezpiecznie tutaj przed swoim laptopem w biurze. I za chwileczkę powiem o tej inicjatywie CARE, o której pan poseł mówił i którą prosił mnie, żeby tutaj państwu kilka zdań na ten temat powiedzieć. Natomiast jeśli Jan pozwolisz, to chciałbym się jeszcze jednym zdaniem odnieść do tej dyskusji, która widzę zaczyna coraz bardziej rozpalać przygotowania do kolejnej perspektywy, jeśli chodzi o regionalne programy operacyjne i tą kwestię wybierania projektów drogą pozakonkursową. Bo ja uważam, że w tej chwili jest ostatni moment nad zastanowieniem się nad tym, a może nawet złożeniem propozycji, żeby jakoś w tej sytuacji zareagować, bo rzeczywiście nie ma żadnych, tak jak pani Jolanta mówiła, nie ma żadnych progów związanych z tym, ile pieniędzy można byłoby przeznaczyć na wybór projektów pozakonkursowych. I tu, jeśli ktoś chciałby to mocno i dobrze uzasadnić po stronie Urzędu Marszałkowskiego, to mógłby w sumie wszystkie pieniądze i tak rozdać, co oczywiście by się nie stało, ale jest to możliwe od strony formalnej. Natomiast ja mam może, zaraz tu moje koleżanki i koledzy z urzędów marszałkowskich złapią się za głowę, jak usłyszą, co proponuję, a później dostanę kilka telefonów, jak mogłem coś takiego im zrobić. Natomiast uważam, że jest bardzo dobry moment na to, aby zastanowić się, czy nie można byłoby jakiegoś procenta środków finansowych, które będziemy mieli w programach operacyjnych na poziomie regionalnym, przeznaczyć do rozdysponowania przez samych zainteresowanych, czyli przez samorządy. Krótko mówiąc, ja uważam, że jest to możliwe. To jest ostatni moment na to, żeby to opisać. Zresztą pani Lanta o tym powiedziała, że jeśli chcielibyśmy to zrobić, to trzeba to dobrze opisać. Ja uważam, że należałoby zrobić to, co kiedyś zrobiono w przypadku regionów. Wiemy doskonale, że w pewnym momencie regiony uzyskały ponad 30% tego tortu z polityki spójności. Dzisiaj to jest prawie 40% do dyspozycji w ramach regionalnych programów operacyjnych. Ja uważam, że nie ma najmniejszego problemu, żeby na poziomie powiatów stworzyć powiatowe komitety monitorujące, w skład w których, na czele którego stałby starosta, w skład w których weszliby przedstawiciele wszystkich samorządów znajdujących się na terenie powiatu, weszliby przedstawiciele organizacji pracodawców, pracobiorców, tak jak to wygląda w przypadku komitetu monitorującego. Należałoby przeznaczyć, powiedzmy, 30% programu operacyjnego na rzecz właśnie powiatów, podzielić te pieniądze algorytmem, tak jak się dzieli algorytmem pieniądze dla województw, znaleźć określone wskaźniki, kryteria, którymi można byłoby podzielić te pieniądze. I taki powiatowy komitet monitorujący mógłby w ramach 30%, oczywiście zgodnie z zapisami programu, mógłby wskazać projekty, a wpływ na to mieliby wszyscy samorządowcy, także przedstawiciele, tak jak powiedziałem, trzeciego sektora, mogliby wskazać projekty, które uważają, że z terenu ich
powiatu należałoby zrealizować z programu operacyjnego, regionalnego programu operacyjnego. Oczywiście te konkursy musiałyby przejść całą drogę oceny formalnej, oceny merytorycznej zgodnie z opisaną procedurą, ale może to jest jakieś rozwiązanie na tą dyskusję, która w tej chwili się toczy i taki duży niepokój ze strony samorządowców, cóż ten zarząd województwa zdecyduje, jeśli chodzi o środki przeznaczane na te projekty pozakonkursowe. Składam tylko propozycję, ponieważ już wcześniej na ten temat dyskutowałem. Wiem, że wśród samorządowców jest bardzo pozytywny odzew tego pomysłu. Urzędy marszałkowskie, co oczywiste, nie bardzo będą chciały przystać na tą propozycję, no ponieważ marszałkowie pozbędą się, powiedzmy, wpływu na 10, 20, 30, 35% środków, które oddaliby do dyspozycji takim powiatowym komitetom monitorującym, które miałyby wskazać, krótko mówiąc, projekty. Ale wtedy mielibyśmy pewność, że każdy samorząd uzyska wsparcie. Upodmiotowilibyśmy powiaty, co uważam dzisiaj w sytuacji centralizacji wszystkiego jest niezwykle istotne. Po trzecie, ludzie mieliby naprawdę poczucie, że mają wpływ na to, które projekty są wybierane i gdzie te środki europejskie są kierowane. To jest moje zdanie, takie tylko do dyskusji, jeśli chodzi o tą dyskusję negocjacji, jeśli chodzi o umowę partnerstwa i programów operacyjnych, która się toczy. A teraz może przejdę już do CARE. Więc sytuację mamy taką. Mamy jakby dwa kroki już za nami na poziomie Parlamentu, Komisji Europejskiej oraz Rady Europejskiej. Mianowicie, z pewnością Państwo wiecie, na początku marca została podjęta decyzja o pierwszym CARE, czyli o wykorzystaniu środków, które nie zostały spożytkowane, czyli oszczędności z programów operacyjnych w ramach polityki spójności. I tam były cztery elementy. Pierwszy element to był możliwość 100% współfinansowania takich projektów, które miałyby wesprzeć kwestie związane z szeroko rozumianym wsparciem uchodźców. Po drugie, że to jest bardzo ciekawe, elastyczność bardzo duża, że w normalnych warunkach oczywiście mamy wskazane określone typy projektów, które można finansować z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego bądź z Europejskiego Funduszu Społecznego. Elastyczność polega na tym, że Komisja Europejska założyła, że ktoś mógł wykorzystać Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w 100%, ale zostały pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego, ale pieniądze są potrzebne na projekty, które wynikają z katalogu tego funduszu Rozwoju Regionalnego. W związku z powyższym Komisja Europejska dopuszcza elastyczność i możliwość finansowania typu projektów EFRR-u z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kolejna sprawa to jest to, że to wszystko działa z mocą wsteczną, czyli od 24 lutego, czyli od momentu, kiedy rozpoczęła się wojna w Ukrainie. No i oczywiście kwestia procedur sprawozdawczości w tych programach jest bardzo uproszczona. Uproszczenie na przykład polega na tym, że jeśli w programie operacyjnym taki projekt, który ma wspierać kwestie związane z działaniami na rzecz uchodźców, będzie finansowany zgodnie z tą decyzją z początku marca, będzie finansowany w 100%, wtedy nie trzeba nic zmieniać w programie, tylko należy poinformować o tym Komisję Europejską. Ale dochodzimy tutaj do pewnego momentu, który jest niezwykle istotny i bardzo trudny, jeśli chodzi o finanse, ponieważ pytanie brzmi teraz, ile tych oszczędności z poprzedniej perspektywy my mamy w Polsce w tych programach operacyjnych, które możemy wydatkować na kwestie związane ze wsparciem dla uchodźców. No i to jest pytanie, przy którym stawiam znak zapytania. Ja ostatnio dowiedziałem się, zresztą widziałem to, bo zostało to spisane, na spotkaniu takiej misji, która była tutaj w Polsce 2 tygodnie temu, Komisji Employment z Parlamentu Europejskiego, która przyjechała się zapoznać tutaj ze wszystkimi problemami związanymi z tą falą uchodźców, która dotarła do Polski. Pani minister Jarosińska jednak poinformowała moje koleżanki i kolegów z Komisji Employment,
że ministerstwo zidentyfikowało oszczędności w regionalnych programach operacyjnych na poziomie 106 milionów złotych, które mogłyby być przeznaczone na ten cel. Natomiast ani słowem nie odezwała się na temat programów krajowych. Ile tam jest tych oszczędności, ile tam zostało pieniędzy, które można byłoby przeznaczyć, a które, no, biorąc pod uwagę kończącą się perspektywę, mogłyby przepaść. No i jedna sprawa jest taka, że jeśli nawet prawdą jest to, że w regionalnych programach operacyjnych jest rzeczywiście 106 milionów złotych oszczędności, w co mogę uwierzyć, bo zawsze regionalne programy operacyjne miały wyższy poziom zakontraktowania i wydatkowania środków niż programy krajowe, no to powstaje pytanie, ile tych pieniędzy jest w programach krajowych, a to informacje trudno gdziekolwiek zdobyć. A ja przypuszczam, to jest moje przypuszczenie, zresztą miałem okazję rozmawiać z panem posłem Olbrychtem i my to szacujemy na naprawdę całkiem spore pieniądze, które można byłoby wykorzystać na ten cel. Tylko tu się pojawia kolejne pytanie związane z tym, w jaki sposób zrealizować projekty, które nie wpisują się wprost już w program operacyjny, który de facto funkcjonuje od roku 2015, czyli wtedy, kiedy projekty były 14-15, wtedy, gdy programy operacyjne były zatwierdzane przez Komisję Europejską, bo na przykład punkt recepcyjny, no nie znajdziemy takiego punktu, nie znajdziemy takiego miejsca w programie operacyjnym na to, żeby sfinansować punkt recepcyjny, który zaczął funkcjonować 25 lutego, a tych punktów recepcyjnych przecież wiemy jest bardzo dużo, samorządy wydatkowały na to pieniądze i można byłoby im zgodnie z tą pierwszą decyzją tej elastyczności, że to działa wstecz, można byłoby refinansować wydatki. No i teraz powstaje pytanie, jak to zrobić, ponieważ jeśli nie mamy takiej możliwości wprost wynikającego z programu operacyjnego, no to trzeba byłoby się zastanowić, czy nie należy zrobić jakiejś dodatkowej osi priorytetowej. To teraz moje pytanie brzmi, i tu mam pytanie do koleżanek i kolegów, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskich, czy ktoś z Państwem w ogóle rozmawia na ten temat z poziomu ministerstwa, aby taką oś priorytetową bardzo szybko przygotować, która pozwoliłaby, aby te pieniądze można było wykorzystać na takie projekty, które wprost nie wynikają z regionalnego programu operacyjnego. Nikt przecież 8 lat temu nie przewidywał, że wybuchnie wojna i będziemy mieli taką sytuację. Jest to całkowicie naturalne. Więc tutaj jest problem przede wszystkim związany z informacją o tym, jakimi pieniędzmi dysponujemy w Polsce, jeśli chodzi o oszczędności w polityce spójności. I drugi element, jak to od strony praktycznej zrealizować. Bo jeśli chodzi o drugi krok, czyli tak zwane KER 2, KER Plus, to się różnie nazywa, tą decyzję podjęliśmy na ostatnim posiedzeniu plenarnym w Strasburgu dokładnie 3 tygodnie temu, jeśli sobie dobrze przypominam. Tak, to był pierwszy tydzień maja, kiedy byliśmy w Strasburgu, wtedy podjęliśmy decyzję o, powiedzmy, drugiej możliwości w ramach inicjatywy KER wykorzystania pieniędzy na cele związane ze wsparciem dla uchodźców. I tu już jest pula środków wynikająca z REACT-EU. I tu jest tak samo zagmatwana sytuacja jak w tym pierwszym przypadku, ponieważ Komisja Europejska poinformowała, że na ten cel wsparcia dla tych państw, które mają największą liczbę uchodźców na swoim terenie, stworzono nawet algorytm, którym podzielono te pieniądze, biorąc pod uwagę przede wszystkim ilość uchodźców, która dotarła na teren poszczególnych państw członkowskich. Komisja Europejska przeznaczyła na ten cel 10 miliardów euro w ramach REACT-EU, po czym poinformowała, że w tej nadzwyczajnej sytuacji zmienia decyzję, wcześniej można było otrzymać zaliczkę w postaci 12,5%, zmieniła decyzję, myśmy to przegłosowali w Parlamencie Europejskim, że takie państwo członkowskie może uzyskać zaliczkę w postaci 45%. Znaczy to dotyczy tych państw, które są najmocniej dotknięte falą uchodźców. W przypadku Polski wyliczono, że jest to poziom około 560 milionów,
Czyli łatwo policzyć, że kolejne 55% to jest ponad miliard euro, który mógłby trafić do Polski na wsparcie tych działań związanych z uchodźcami w ramach React-EU. No i teraz powstaje pytanie, na ile my drugą transzę, która została Polsce przyznana, została już zaplanowana albo zakontraktowana, bo były dwie transze. Pierwsza transza przeszła przez regionalne programy operacyjne. Większość samorządów wojewódzkich, z tego co się orientuję, te pieniądze, mówiąc kolokwialnie, wrzuciła przede wszystkim w system ochrony zdrowia, no bo to były kwestie te po-covidowe, covidowe. Natomiast ta druga transza, która w tej chwili była, ona nie jest na jakieś wielkie pieniądze, bo to są od kilku do kilkunastu milionów euro w przypadku poszczególnych województw. I co ciekawe, ministerstwo, czy też może inaczej, rząd informuje, że nie można wykorzystać tych pieniędzy z React-EU na uchodźców, ponieważ one już zostały zaplanowane na inne cele. Ja jednocześnie mam informację i posiadam dokument, którym ministerstwo poinformowało urzędy marszałkowskie, że w związku z tą sytuacją wojny i uchodźców ministerstwo zaleca, aby teraz te pieniądze, które z tej drugiej tarczy React-EU były przeznaczone do tego, aby przeszły ponownie przez regionalny program operacyjny, aby te pieniądze jednak realokować na wsparcie dla uchodźców. Czyli krótko mówiąc, rząd mówi co innego, a co innego pisze i robi, bo jednak przyznaje, że chyba, bo moim zdaniem pisząc takie pismo, przyznaje, że te pieniądze nie zostały zaplanowane, a na pewno nie zostały zakontraktowane. Czyli mamy do dyspozycji w ramach EU, jeśli chodzi o wsparcie dla uchodźców, tą drugą transzę, a jeszcze dodatkowo wynika z tego, że mamy ponad miliard do wykorzystania. Komisja chce przekazać 45% i teraz znowu pojawia się pytanie o to, czy nie powinno się stworzyć bardzo szybko jakiejś osi priorytetowej tylko i wyłącznie, która by odpowiadała projektom, działaniom podejmowanym na wsparcie dla uchodźców. Kończąc, konkluzja jest taka, proszę Państwa, że wszystko nam się strasznie nawarstwiło. Poprzez to, bo tak, mamy z jednej strony Krajowy Plan Odbudowy. Jeśli on zostanie, mam nadzieję, niedługo odblokowany. Mamy umowę partnerstwa i programy operacyjne. Mamy React-EU i na dobrą sprawę, gdyby przy założeniu takim, że to wszystko uda się z jednej strony zatwierdzić, z drugiej strony coś odblokować, no to na jesień tego roku no macie Państwo górę pieniędzy do możliwości rozpoczęcia ich rozdysponowywania i zakontraktowywania, i to z wielu różnych źródeł, biorąc jeszcze pod uwagę to, że z jednej strony będziecie negocjować programy operacyjne, z drugiej strony pytanie, czy nie trzeba na szybko zrobić do starego programu dodatkowej osi priorytetowej. No tej pracy jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo, no ale trzeba się z tym zmierzyć. I na koniec jeszcze raz chciałbym powtórzyć moje pytanie. Czy ktokolwiek tutaj na naszym spotkaniu z przedstawicielami samorządów województw, urzędów marszałkowskich rozmawia na temat tego, w jaki sposób wykorzystać pieniądze, czy to z pierwszego KR, czy z drugiego KR, w sytuacji, w której, co oczywiste, w programach operacyjnych naszych regionalnych no nie znajduje się w katalogu typów projektów, projekty, które powinny być realizowane w związku z uchodźcami. Tyle z mojej strony chyba, panie pośle. Dziękuję. Telegraficznie przedstawić pytanie, to postaram się oczywiście odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie, jeżeli ktoś by chciał zadać pytanie panu posłowi, to bym prosił na czacie, bo żebyśmy mogli, no nie musi być pytania, tylko żeby się zgłosił, bo nie widać dokładnie rąk podniesionych u wszystkich. Także nie wiem, czy pan prezydent Szeremiej chciał w tym momencie zabrać głos, czy to jest stare podniesienie ręki. Bardzo proszę.
Nie, panie pośle, to nie jest stare podniesienie ręki. Chciałem zadać pytanie panu posłowi Hetmanowi, panu marszałkowi. Właściwie zadać pytanie albo też odnieść się do tej pierwszej części jego interesującej wypowiedzi. Ta propozycja o jakby na nowym algorytmie podziału środków z zaangażowaniem powiatów czy innych form lokalnych samorządów, opisana przez pana posła, w zasadzie idealnie pasuje do formuły ZIT-ów. No na tym polega właśnie formuła ZIT-ów, która się znakomicie sprawdziła we wcześniejszej perspektywie finansowej, że ona zakłada porozumienie samorządów mniejszej lub większej liczby, powołanie instytucji, która w mniejszym lub większym stopniu odpowiada za zaprogramowanie i rozdysponowanie i kontrolę wydawania środków, i to się nazywa instytucja pośrednicząca o różnym poziomie odpowiedzialności, i to porozumienie również zakłada rodzaj komitetu monitorującego, sterującego, więc to zostało już jakby sprawdzone i funkcjonuje, i w tej perspektywie też będzie funkcjonowało. Pytanie, które rozgrzewa samorządowców, myślę, że w całej Polsce, samorządowców z samorządów lokalnych, czyli poniżej poziomu regionalnego, polega na tym, czy istota polega na tym, że my nie wiemy, i tu jest znów adresowane pytanie do pani z Komisji Europejskiej, nie wiemy, do jakiego stopnia w poszczególnych programach operacyjnych ten poziom trybu pozakonkursowego będzie właściwie mógł wręcz nawet w sytuacji skrajnej wyłączyć ZIT-y z realnego funkcjonowania, bo jeśli one będą miały alokację małą, która nie pozwoli na realizowanie programów zintegrowanych, no to po prostu właściwie nie ma sensu i rzeczywiście dojdziemy do poziomu regionalnej centralizacji polityki spójności czy funduszu spójności, z czym, jak rozumiem, Komisja Europejska stara się no, nie zgodzić, czy też ma inne, i na pewno samorządy lokalne mają inne poglądy. Także propozycja ciekawa, ale bym powiedział, moim zdaniem należy po prostu też brać pod uwagę to, żeby realizować to, co do tej pory już działa. Bardzo dziękuję. Pan Hetman, proszę bardzo. Jeśli mogę, panie prezydencie, dlatego mówiłem, że ta propozycja przeze mnie złożona jest absolutnie realna, ponieważ mamy też już i doświadczenie, i dobre praktyki w tym zakresie. Ma pan rację, że to, co zaproponowałem, jest na wzór już wcześniej funkcjonujących ZIT-ów i to, jak te ZIT-y miałyby w tej perspektywie funkcjonować, więc tutaj Ameryki nie odkrywamy. Natomiast moja propozycja, może tego nie dopowiedziałem, ja oczywiście uważam, że z jednej strony powinny być ZIT-y, czyli miasta plus okalające je gminy, i tu powstaje moim zdaniem realny problem i konflikt, ponieważ ZIT-y powodują to, i pan na pewno to świetnie ma rozeznane, ZIT-y powoduje to, że stawia się miasta kontra wiejskie gminy w cudzysłowie. Znaczy, że ZIT-y mają zagwarantowane jakieś pieniądze, więc jak już mają zagwarantowane pieniądze, no to w takim razie na jakimś tam poziomie, no to w takim razie już tych miast nie bierzemy pod uwagę w przypadku pozostałej części programu operacyjnego. Ja uważam, że żeby wyjść z tej sytuacji, trzeba wciągnąć do tej propozycji i do tej dyskusji wszystkie samorządy z terenu regionu, tak żeby wszystkim się to opłacało. I jeśli mamy ZIT-y w przypadku miast i okalających ich gmin, to tego nie dopowiedziałem, bo nie chciałem już przedłużać. Uważam, że można byłoby w takiej sytuacji zrobić podobną sytuację w przypadku powiatów ziemskich i gmin znajdujących się na ich terenie. I to byłoby coś na wzór dokładnie tak, jak pan mówi, ZIT-u, tylko już nie mówiłbym o tych instytucjach pośredniczących, bo ZIT ma o wiele więcej zadań niż to, o czym ja mówię, bo w sytuacji, w której gdyby poszedł pan do marszałka i z kolegami samorządowcami, wójtami, burmistrzami, starostami, powiedzielibyście tak: panie marszałku, na ZIT-y pan przeznacza tyle środków, ale my chcemy także określony procent na powiaty ziemskie,
które by obejmowały wszystkie powiaty plus gminy na ich terenie. Trzeba byłoby się tylko zastanowić, co zrobić z gminami, które dzisiaj są w zycie, bo one by się wtedy łapały do obu tych narzędzi, jeśli chodzi o pieniądze. Jeśli pan wciągnie wszystkich samorządowców w tą dyskusję, to nie będzie tylko dyskusja miast z marszałkiem, a tak to dzisiaj wygląda, tylko to będzie dyskusja wszystkich samorządowców z zarządem województwa, w jaki sposób jakąś część pieniędzy z programu operacyjnego przeznaczyć na wskazanie w trybie pozakonkursowym projektów, tak aby żadna jednostka samorządu terytorialnego nie została pominięta i jeszcze dodatkowo, żeby ci samorządowcy plus partnerzy, którzy są na terenie, czy to ZIT-u, czy takiego powiatu ziemskiego, miała wpływ na wybór tego projektu. To nie jest trudne do opisania. Na to Komisja Europejska, jestem przekonany, absolutnie by się zgodziła, no bo to wypełnia absolutnie wszystkie cele polityki spójności, nie tylko, i wiele zasad, które w przestrzeni Unii Europejskiej obowiązują, ale miarą sukcesu waszego będzie to, jeśli uda wam się do tej dyskusji wciągnąć i przedstawić propozycje także wójtom i burmistrzom, że mogą także pozyskać pieniądze w jakiejś części. I można na przykład zrobić, strzelam w tej chwili, bo to trzeba byłoby policzyć, każde województwo jest inne, 20% na ZIT, a 30% na te powiaty ziemskie, a 50% niech marszałek przeznacza pieniądze na projekty te, które uważa, albo robi konkurs. Okej, okay, dobrze. Ja proponuję, ja bym już nie chciał kontynuować tej rozmowy, bo ja rozumiem, że pomysł jest bardzo ciekawy, interesujący i to jest dyskusja, jak to zrobić. Odnotowaliśmy to i myślę, że warto, żeby do tej rozmowy wracać. Krzysztofie, jeżeli pozwolisz, ja bym tylko na czasie pojawiła nam się informacja od posła Marka Sowy, że w Polsce niezakontraktowanych środków mamy na poziomie około 5 miliardów euro. W REACT-EU znacznie niżej, nawet jest 0% kontraktacji. W związku z czym, proszę Państwa, jeżeli to jest prawda... Ale z drugiej transzy. Myślę, że Marek ma na myśli drugą transzę, bo pierwsza transza została w 100% już zakontraktowana, z tego, co ja mam informację. Tak, znaczy ja tylko chciałem powiedzieć tylko tyle, że ja rozumiem, że, proszę Państwa, jeżeli to są informacje, które, bo ja nie zakładam, że Marek Sowa, poseł, nie ma nieprawdziwe informacje, ale to są znaczące sumy. To są znaczące sumy, które mogłyby być przeznaczone na ratowanie poziomu usług publicznych związanych z przyjmowaniem uchodźców. I ja rozumiem, Marku, że to jest taka informacja, która jest informacją publiczną, niepubliczną. Jak to w ogóle wygląda? I że można prosić pana Marka Sowę. To jest informacja również przez panią minister Jarosińską-Jedynak przekazana na podkomisji. Oczywiście to dotyczy, bardzo niski poziom kontraktacji jest w części regionalnej z REACT-EU w tych 5 województwach, gdzie były zablokowane środki z uwagi na uchwały LGBT, anty-LGBT. I ten poziom w tych 5 województwach jest od zera w Małopolsce do Podkarpacie ma około 60%. To są dane sprzed 2 tygodni, więc one mogą być w jakiejś części zmienione. Oczywiście, tak jak mówił poseł Hetman, to jest ta część, która była w części regionalnej, aczkolwiek wszędzie jest pewnie nie wszystko wykorzystane. Ta część zablokowana była chyba około 130 milionów euro z tego, co się na regiony, co, jeśli się nie mylę. Natomiast poziom kontraktacji w programach już nie ma dużej różnicy między regionami a programami krajowymi. No to jest związane z tym, że jesteśmy w końcowej fazie. Ostatni rok praktycznie pozostał, więc te różnice się wówczas dość mocno zamazują, prawda? Dziękuję. Jeśli mogę, Jan, jedno zdanie. Tak. Do tego, co mówił Marek, pan poseł Sowa. Mianowicie chciałem zwrócić uwagę na to, co powiedziałeś, bo to jest bardzo istotne, tylko chciałbym, żebyśmy to doprecyzowali, że te środki finansowe można przeznaczyć na usługi publiczne, bo dokładnie KER o tym mówi wprost, że to jest kwestia wsparcia systemu edukacji od żłobka
poprzez przedszkole, poprzez szkołę. To jest system ochrony zdrowia i praktycznie rzecz biorąc tam są także środki finansowe, które można przeznaczać na wsparcie dla przedsiębiorców, tych, którzy na przykład ośrodki wypoczynkowe, hotele, którzy przyjęli uchodźców z datą wsteczną. Tych działań jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo, ale tak jak słusznie zauważyłeś, przede wszystkim chodzi o wsparcie tutaj usług publicznych, ale także możliwość wspierania, wspierania podmiotów prywatnych. No tak, znaczy ja rozumiem, że ten wątek kończąc, trzeba powiedzieć, że w dalszym ciągu oczekujemy jednoznacznej informacji rządu, bo jeżeli nawet, jeżeli 5 miliardów to jest niezakontraktowanych, to znaczy, jeżeli naprawdę mamy kryzys uchodźczy, jeżeli naprawdę trzeba wzmocnić samorządy, jeżeli chodzi o usługi publiczne, no to jest najlepszy sposób i to bez wkładu krajowego, to naprawdę jest tak naprawdę system dotacyjny. To jest system dotacyjny, czyli po prostu możliwość wpompowania dużej ilości w samorządy po to, żeby wzmocnić usługi publiczne, o czym mówił teraz Krzysztof Hetman, to bo to jest kwestia i szkół, i przedszkoli, i służb zdrowia, i ośrodków pomocy społecznej. Myślę, że pod ośrodek pomocy społecznej można by tam te ośrodki właśnie recepcyjne i tak dalej. W związku z tym hasło pod tytułem Unia Europejska nie daje ani grosza jest dosyć, muszę powiedzieć, przesadzone. Więc teraz ja tylko przejdę jeszcze do dwóch informacji dla Państwa. Pierwsza informacja z wczoraj, czy przedwczoraj, jest taka, że Komisja przyznała Polsce na pomoc uchodźcom tam około ponad 100 milionów euro i od razu chciałem to wyjaśnić. Mianowicie, jak pamiętamy, Ursula von der Leyen na spotkaniu donatorów obiecała, że będzie miliard z kasy Unii Europejskiej. Z tego miliarda euro 400 milionów na pomoc uchodźcom, 600 milionów na pomoc Ukrainie. Z tych 400 milionów przeznaczone ponad 200 milionów euro na 5 państw, które najbardziej są dotknięte kryzysem uchodźczym. I w związku z tych 200 ponad 50 milionów euro to jest Polska ma dostać ponad 100 milionów euro. Co oznacza, że to są pieniądze, które są wzięte nie z koperty narodowej, tylko to są pieniądze wzięte bezpośrednio z budżetu dotyczące kwestii azylowych i migracyjnych. W związku z czym to jest inna sprawa niż to, o czym mówił poseł Hetman, bo to nie jest wykorzystanie środków, które są niewykorzystane, które mogą zniknąć, tylko to idą bezpośrednio pieniądze z budżetu na cele pomocy humanitarnej, na kwestie azylowe i na kwestie związane bezpośrednio z migracjami. To jest taka informacja sprzed dwóch dni. Ktoś nam tutaj, jakiś alert jest tutaj, widzę, że pan prezydent podpisał ustawę wdrożeniową, która przewiduje alokacje w ramach programów regionalnych na instrumenty terytorialne tylko w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych opisanych w strategiach województw. To myślę, że jest też do powiedzenia do naszej rozmowy. A teraz druga informacja, też bardzo ważna dla Państwa, żeby to dokładnie śledzić. Mianowicie dwa dni temu Komisja Europejska opublikowała nowy dokument, który, jak to zwykle bywa w sprawach europejskich, ma jakieś swoje symboliczne określenie, tak zwane Repower EU. Repower EU to jest tak naprawdę akcja polegająca na tym, żeby w trybie bardzo przyspieszonym podjąć działania uniezależniające od źródeł energetycznych rosyjskich, ale w trybie bardzo przyspieszonym. A więc to nie chodzi o nowe pieniądze na budowę wieloletnich inwestycji infrastrukturalnych, rurociągów, gazociągów i tak dalej. Nie, to chodzi o działania bardzo szybkie, które mogą dać efekty w ciągu pół roku, roku, półtora roku. W związku z czym to React EU to jest akcja, która ma być rozpoczęta bardzo szybko. I teraz proszę bardzo Państwa o uwagę. Mianowicie skąd wziąć na to pieniądze? Będą mogły być przeznaczane przez państwa członkowskie dobrowolnie z polityki spójności oraz z polityki rolnej, w szczególności z drugiego filara, czyli rozwoju obszarów wiejskich,
które mogą być przez państwo członkowskie natychmiast przerzucone do Krajowego Planu Odbudowy i wchodzą w procedurę Krajowego Planu Odbudowy, czyli 100% finansowania z pieniędzy europejskich, duża elastyczność, ale tam obowiązują określone daty, czyli inaczej mówiąc, zakończenie wszystkich działań to jest połowa 2026. To nie jest zakontraktowanie, to jest zakończenie. Zakończenie do połowy 26 i rozliczenie do końca 26. Teraz państwa członkowskie mogą, jeżeli zechcą, to mogą zmienić swój Krajowy Plan Odbudowy i to nawiązuje, o czym mówił pan poseł Hetman, dopisując do swojego Krajowego Planu Odbudowy nowy priorytet czy nową oś, która będzie dotyczyła REACT-EU, czyli działań na rzecz odcięcia się od źródeł rosyjskich. To mogą być różne rzeczy, to mogą być szybkie działania dotyczące efektywności energetycznej. To są kwestie oszczędności, które mogą być zastosowane. To są na przykład pływające porty, czy też dotyczące gazu ciekłego. Pan tutaj, Arek Godlewski pisze, pan komisarz powiedział, że 300 miliardów euro, ale tylko 20 miliardów są nowe środki. Tak jest. To jest to, bo o to chodzi, że komisja mówi teraz tak, jeżeli państwo członkowskie chce, żeby pieniądze były w 100% płacone ze spraw europejskich, żeby były na sprawy szybkie, a i tak państwo tego chcą, to może, jak zechce, przerzucić do swojego KPO. To jest ta część pieniędzy, która jest liczona, że państwa członkowskie mogą dużą ilość tych pieniędzy chcieć przerzucić, bo to są inne zasady, prostsze wydawanie, prostsze zasady i tak dalej. Natomiast dodatkowe pieniądze mają się pojawić ewentualnie z handlu emisjami. Czyli część dochodów z handlu emisjami może być również przeznaczone na to właśnie Repower EU. Pojawia się tylko, mało tego, pojawia się dwie rzeczy, które są bardzo istotne. Mianowicie jest możliwość odstąpienia częściowego w trybie nagłym od tego kryterium 20% na cyfryzację. Więc można jakby zmniejszyć ilość pieniędzy w programie krajowym na cyfryzację z 20% do mniej i można próbować odstępować od niektórych zasad dotyczących kryterium taksonomii, czyli inaczej mówiąc tych takich bardzo ścisłych kryteriów dotyczących inwestycji proekologicznych. Proszę zwrócić uwagę, to jest, dlaczego ja o tym mówię, ponieważ to jest informacja sprzed dwóch dni. To jest jakby pokazanie, że z jednej strony mamy Green Deal, Zielony Ład, długoletnią perspektywę, długoletnią strategię, budowanie zarówno energii odnawialnej, przechodzenie na wodór i tak dalej. To jest jedna rzecz. Natomiast tu mamy do czynienia z akcją szybką, która ma dać efekty doraźne bardzo, bardzo, bardzo szybko. Jest teraz pytanie tylko, czy państwa członkowskie, na przykład Polska, zechcą przesunąć część pieniędzy z polityki spójności oraz wspólnej polityki rolnej do Krajowego Planu Odbudowy i tam zbudować dodatkowy priorytet dotyczący odcięcia się od źródeł. Jak państwo pamiętacie, to wygląda trochę, wszystko co powiedziałem, wygląda trochę na science fiction, ponieważ Polska nie ma na razie KPO. W związku z tym nie ma do czego przesuwać, bo nie ma KPO. W związku z czym jak na razie, to Polska jest w ogóle wyłączona z tego Repower EU do czasu, kiedy nie będzie możliwości zaopiniowania i zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy. W związku z czym, ale mówię o tym dlatego, ponieważ samorządy powinny wiedzieć o tym, że za chwilę może się okazać, że część pieniędzy ze spójności, bo to jest bardzo istotne, będzie tam przesuwana. Moim zdaniem, jeżeli ma być przesuwana, to musi być przesuwana głównie z programów krajowych, które dotyczą kwestii energetycznych, ale sygnalizuje, ponieważ może to zasadniczo wpłynąć na w ogóle funkcjonowanie umowy partnerstwa. To mamy z jednej strony umowa partnerstwa ma być dokończona, to o czym mówiła pani Jolanta Światkowska w najbliższych miesiącach, a z drugiej strony jest możliwość przesunięcia pieniędzy z polityki spójności. Już dzisiaj można było przesuwać pieniądze z polityki spójności, ale w niewielkim procencie, a teraz ten procent będzie znaczący.
teraz będzie można dosyć dużo przesunąć do Krajowego Planu Odbudowy. Także to jest na dzisiaj propozycja Komisji Europejskiej. To nie jest na dzisiaj obowiązujące prawo, ale ona już na tym etapie, że Komisja już zaproponowała zmianę rozporządzenia o pieniądzach z polityki spójności. W związku z czym zaproponowała zmianę CPR-u i zaproponowała zmianę RRF-u, czyli zmianę przepisów dotyczących programów krajowych. Te zmiany już są na stole, więc to nie jest pomysł taki księżycowy, tylko to jest pomysł, który już leży na stole w sensie prawnym i jest tylko pytanie, czy Polska zareaguje na to, pokazując pewne szybkie działania dotyczące odcięcia się od źródeł rosyjskich. Więc to jest informacja sprzed 2 dni i dlatego też odsyłam Państwa, bo ona już w przestrzeni medialnej chodzi. Naraz czymś innym jest i proszę, żeby Państwo tego nie mieszali. Czym innym jest propozycja, która będzie negocjowana 30 maja na spotkaniu Rady Europejskiej. Tam będą negocjowane pieniądze dla Ukrainy. I tam będzie pakiet dla Ukrainy i to jest te słynne 9 miliardów, które się pojawiły w przestrzeni publicznej. To są pieniądze na ratowanie gospodarki ukraińskiej i na odbudowę Ukrainy po wojnie. To jest, a więc mamy różne elementy. Mamy to, o czym mówił pan poseł Hetman. Mamy z jednej strony CARE, czyli wykorzystanie niewykorzystanych pieniędzy europejskich. To jest jedna rzecz. Mamy REACT-EU do wykorzystania na uchodźców. Mamy pieniądze na uchodźców, które idą z migracji i azylu, które są przyznane bezpośrednio Polsce. Są jeszcze dodatkowe zakładki, które dotyczą Polski, też migracji, ale to jest kwestia też przyszłościowa. Mamy REPOWER, czyli umowę partnerstwa, która jest na ostatnim etapie. Mamy teraz nową propozycję Repower EU i możliwość przesuwania z polityki spójności, z polityki rolnej. Tutaj kolejny raz przesuwanie jest nie z filara pierwszego, tylko z filara drugiego, czyli z rozwoju obszarów wiejskich. Możliwość i kolejna sprawa to są pieniądze dla Ukrainy, które będą w ciągu najbliższych kilku dni. Ja myślę, że można się w tym wszystkim pogubić, dlatego też chciałem, żeby Państwo sobie to uporządkowali. Natomiast dla samorządów kluczowa informacja. Po pierwsze, co z pieniędzmi na uchodźców, kiedy będą i jak będą, co z CARE, co z REACT-EU, co z KPO, kiedy będziemy mieli zatwierdzone KPO. I to jest pytanie jako żywo skierowane do władz rządzących. No i oczywiście pytanie, jak będziemy w Polsce reagowali na Repower EU, czy przygotowujemy się do uzupełnienia naszego Krajowego Planu Odbudowy, jeżeli będzie. Dlatego to o tym chciałem powiedzieć. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa miał być jakieś pytanie? Tu i widzę, że jest zaraz na czacie. Pojawia się pytanie. Pani Anna Halicka. To dotyczy kwestii również ZIT-ów. Znaczy toczy się dyskusja dotycząca ZIT-ów. Także tutaj ja mówię, temat ZIT-ów i temat powiatów to jest bardzo, bardzo szeroka rzecz. Ja myślę, że to jest ciekawe do przemyślenia propozycja pana Krzysztofa Hetmana. Myślę, że warto do tego wrócić. Natomiast czy w tych sprawach finansowych ktoś jeszcze ma jakieś uwagi? Jeżeli nie, to ja bym bardzo prosił, czy ktoś z Państwa ze związków, które się z nami tutaj współpracują, zechce zabrać głos? Wiem, że pan Grzegorz Kubalski niestety musiał wyjść, więc nie wiem, czy wrócił. Natomiast nie wiem, czy jest pan Andrzej Porawski. Pan Tomasz Fiołek jest też, wiem, że jest chyba nieobecny. Jest Krzysztof Iwaniuk na pewno, Związek Gmin Wiejskich. Krzysztofie, czy możemy Cię prosić? Nie wiem, czy... Dzień dobry, tak? Witam serdecznie. Ja się bardzo cieszę. To, co dzisiaj pan Krzysztof Hetman podkreślił, myśmy to przerobili w Lubelskim i bardzo dobrze. Przepraszam, że akurat od tego zacznę, bo to jest ważny element i jeżeli mamy czuć tą Europę wszędzie, więc myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. I u nas takie zainteresowanie było. Ja oczywiście uczestniczę w miarę aktywnie w tych planowaniu środków dla Lubelszczyzny. Dopytałem się, bo mówienie o 30% jest dużo. Ja pytałem, ile obszary wiejskie mają zaplanowanych środków. No okazało się, że 12,8%. Więc dalej te pogłębianie dysproporcji może być, co trochę powinno niepokoić. No, drugim naszym problemem jest w związku z tą recentralizacją, czy będziemy mieli środki na wkład własny, bo tu jest znak zapytania. Rok 2023 dla naszych budżetów jest pod wielkim znakiem zapytania. My w tej chwili nie możemy bardzo przewidzieć nawet, czym będziemy dysponować. Nasze
nadwyżki się szybko kurczą, jeżeli ktokolwiek je jeszcze miał. I to jest jakieś wyzwanie. I teraz jeszcze na dodatek doszły te dodatkowe problemy, z którymi się mierzymy. No bo zgadza się, sprawa uchodźców, co prawda ona rzeczywiście dotyczy najbardziej miast, bo tam ponad 70% do największych miast pojechało uchodźców i my sobie jakoś z tym radzimy. I to, co dzisiaj działa, w miarę, powiedzmy, obszary wiejskie satysfakcjonuje. Natomiast tego typu rzeczy, które dzisiaj słyszę, także bardzo Ci dziękuję, Janku, że podkreślasz, że znowu ta polityka obszarów wiejskich gdzieś tam leży. Mimo tych różnych rzeczy i teraz jeszcze ta możliwość przesuwania powinna nas bardzo niepokoić, bo my ciągle jesteśmy gdzieś tam w odrabianiu tych zapóźnień cywilizacyjnych, zacofani i te dysproporcje się pogłębiają. Jeżeli chcemy rozmawiać poważnie o zrównoważonym rozwoju, pamiętajmy o tym, że tutaj, jeżeli będą docierały te środki, to będzie to inaczej w każdym wydaniu. Fajnie, że czasami się pojawiają programy rządowe, ale one wszystkiego nie załatwią. A przed nami wyzwanie na dziesiątki lat. No, kwestia tej zielonej Europy jest niezwykłym wyzwaniem i to będzie dotyczyło każdego mieszkańca praktycznie, każdej gminy, która jest w różnej kondycji. I tutaj ta decentralizacja jest bardzo, bardzo potrzebna. Nie wiem, jak do niej podejść, bo to nie jest takie łatwe wyzwanie, ale proszę zwrócić uwagę, czy wszystkie te programy, im bardziej scentralizowane, tym bardziej one się kumulują w różnych miejscach i bardzo nierównomiernie w naszym kraju. I to myślę, że jest ważne, bo tym bardziej, że Parlament Europejski raczył przyjąć to, co żeśmy w Komitecie Regionów tak mocno podkreślali, że no, są te odległe, peryferyjne obszary Europy, które dzisiaj zanikają i nie chcemy tworzyć w przyszłości programów zaludniania niektórych części kraju. Dlatego my dziękuję serdecznie za zaproszenie. My z ciekawością słuchamy tego typu przedsięwzięć, słuchując się, co będzie, jakie mamy szanse na przeciwdziałaniu tym zjawiskom i ja sobie nie wyobrażam bez aktywnego włączenia samorządów, a wręcz przeciwnie, niektóre zadania powinny być zadaniami własnymi gminy w tym zakresie, który nas czeka, co zresztą było widać przy uchodźcach, bo to właśnie samorządy, to właśnie wolontariusze pokazały, stanęły na wysokości zadania, a teraz się nie możemy doprosić tych środków, żeby to kontynuować, tym bardziej, że nie wiemy, jak długo ta sytuacja będzie trwała. Także z przyjemnością słuchamy, będziemy uczestniczyć, przekazywać to dalej i dopominać się w ramach Komisji Wspólnej, żeby jak najszybciej tego typu działania były rozstrzygnięte, chociaż wszyscy znamy tą sytuację skomplikowaną politycznie w naszym kraju. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. To był Związek Gmin Wiejskich. Ja chciałem zapytać, czy chciałabyś zabrać głos, skomentować pani Bożena Borowiec, która reprezentuje Śląski Związek Gmin i Powiatów. Czy ma pani jakoś uwagi, czy nie? Bardzo proszę. Nie słyszę, nie widzę. W związku z tym, proszę państwa, ja rozumiem, że reasumując, bo widzę, że nie ma, zaraz, bo mamy jeszcze na czacie, tak, cały czas są informacje i prośby o przesłanie informacji, to oczywiście będziemy to robili, jak tylko, jeżeli tylko otrzymamy informacje od pani Jolanty Świątkowskiej. W związku z czym, proszę państwa, skoro nie ma innych uwag czy pytań, to ja myślę, że ponieważ no, mija półtorej godziny naszego spotkania, ja bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom, bo w dalszym to jest takie nietypowe spotkanie, gdzie mamy 180 uczestników, którzy cały czas są, także to dosyć jest, się nie wykrusza. Ja chciałbym tylko próbować zreasumować. Po pierwsze mieliśmy informację dotyczącą umowy partnerstwa, kiedy ona będzie zakończona i że zaraz po zakończeniu rozmów na temat umowy będzie kończenie rozmów na temat programów operacyjnych. I tutaj spodziewamy się również, że w programach operacyjnych Komisja Europejska w ramach swoich uwag będzie oczekiwała, że w programach operacyjnych pojawią się wyraźne kryteria dotyczące tego, kiedy odstępuje się od projektów konkursowych. W tym momencie również chciałbym przypomnieć tą propozycję pana Krzysztofa Hetmana, żeby przemyśleć sposób na poziomie regionalnym, tam gdzie byłaby taka możliwość maksymalnego włączenia wszystkich samorządów. Ja chciałem tylko państwu powiedzieć, że na przykład w niektórych państwach członkowskich
Tam, gdzie zostały już uruchomione krajowe plany odbudowy, to Państwo słyszeliście, bo już 100 miliardów euro poszło już w krajowych planach odbudowy, w niektórych państwach powołano specjalne komisje do realizacji krajowych planów odbudowy z udziałem samorządów i z udziałem organizacji pozarządowych, które na bieżąco dyskutują na temat realizacji krajowego planu odbudowy, bo to wymaga szybkiego reagowania, bardzo szybkiego czasami zmiany decyzji, jeżeli chodzi o inwestycje. Więc mało tego, że mają pieniądze na KPO, to jeszcze powołują bardzo szerokie ciała konsultujące. I to nie jakieś takie konsultujące na końcu, tylko takie, które po prostu na bieżąco i monitorują. Ja rozumiem, że taka była intencja również pana Krzysztofa Hetmana, żeby maksymalnie zrobić transparentne pewne działania. Więc to jest kwestia umowy partnerstwa i czekamy na zakończenie prac umowy partnerstwa. Przypominam Państwu, że ci z Państwa z województw zainteresowanych usłyszeli dzisiaj, że rozmowy dotyczące Funduszu Sprawiedliwej Transformacji się zakończyły i że dotyczą jakby 4,5 regionów, czyli 3 województwa. Małopolska, która otrzyma, ale poprzez program Śląski i Lubelskie, które nie otrzyma. Teraz kolejna sprawa, o której rozmawialiśmy, to jest kwestia CARE, czyli niewykorzystanych pieniędzy z programów polityki spójności, ze wszystkich programów polityki spójności. I tutaj mieliśmy informację od pana posła na temat braku informacji przejrzystości w tej sprawie. Tutaj uzupełnił to pan poseł, mówiąc, że jest jeszcze do dyspozycji 5 miliardów, które trzeba natychmiast wykorzystać na sprawy związane z usługami publicznymi przerealizowanymi przez samorządy. Również w szczególności dotyczy to dzisiaj REACT-EU i to wezwanie pana Krzysztofa Hetmana, że bardzo prosimy państwa z Urzędów Marszałkowskich, żeby nam trochę poinformowali, może nie w tej chwili na forum wszystkich, ale żebyśmy się zorientowali, o co w ogóle chodzi. Znaczy, bo tego, co słyszymy od niektórych ministrów, to znaczy, że pieniądze co prawda są, ale ponieważ obiecaliśmy już niektórym, to po prostu je wydajemy. Wydajemy je na coś innego. Prosimy o wyłączenie mikrofonów. I ponieważ wydajemy je na coś innego, w związku z czym pieniędzy nie ma. W związku z czym, jeżeli to jest bardzo ładnie, znaczy, bo to jest takie coś takiego, że powiedzenie, że Unia nie daje żadnych pieniędzy, co prawda je mamy, ale je wydamy i wtedy i tak czy inaczej ich nie będzie. W związku z czym to jest jakby druga część. Trzecia część to jest informacja, którą ja Państwu przekazałem na temat Repower EU, czyli uzupełnienia Krajowego Planu Odbudowy o szybkie działania rosyjskiej, bo to jest typowa taka akcja, proszę zwrócić uwagę, to jest reakcja na wojnę. To nie jest wieloletnia strategia. To jest propozycja Komisji Europejskiej bardzo szybkiego zareagowania, żeby odciąć się od źródeł energii. I to oczywiście musi maksymalnie przyspieszyć działania dotyczące energii odnawialnej również. I kolejna informacja, którą Państwu przekazałem, przygotowywanego pakietu dla Ukrainy, ale podkreślam, proszę tego nie mylić z tymi poprzednimi, on będzie dyskutowany na Radzie Europejskiej. To są pieniądze dla Ukrainy, a nie pieniądze, które dotyczą pomocy na rzecz uchodźców. Jeżeli chodzi o pomoc na rzecz uchodźców, to wiemy, że dodatkowe pieniądze zostały przeznaczone z budżetu Unii, jeżeli chodzi o kwestie migracyjne. I również chciałem Państwa poinformować, bo tego się dowiedziałem przy okrągłym stole we Wrocławiu, że ONZ, a dokładnie jego agendy, rozbudowują sieć biur w Polsce, które będą bezpośrednio wypłacały zasiłki uchodźcom w trybie takim, jak to robi zawsze ONZ na całym świecie. A to są wtedy pieniądze dla uchodźców, a nie kwestie związane z wspieraniem usług publicznych. Ja tutaj samorządy, pisze pani Bożena Borowiec, samorządy z niecierpliwością oczekują na możliwość szybkiego aplikowania o środki i zyskanie perspektywy utrzymania uchodźców w gminach. Deklaracja wojewody dotyczy tego terminu do 31 maja. To, co staraliśmy się tu powiedzieć, to myślę, że zarówno pan Krzysztof Hetman, jak pan Marek Sowa, jak i ja chcieliśmy powiedzieć, że według naszej informacji to te pieniądze w Polsce są możliwe do wykorzystania. I to potwierdzamy to publicznie. Chcemy tylko wiedzieć, kto je ma w ręku, kiedy je ma zamiar uruchomić
na jakich zasadach, na jakich kryteriach i tak dalej. Te, o których publicznie wiemy, to jest te ponad blisko 120 milionów z budżetu Unii, ale przecież chodzi jeszcze o pieniądze z polityki spójności i z React EU. Także myślę, że takie wezwania publiczne są tutaj bardzo potrzebne. Jeżeli nie ma żadnych innych uwag, proszę Państwa, nie widzę w tej chwili zgłoszeń, to chciałbym wszystkim Państwu serdecznie podziękować i zapowiedzieć, że spróbujemy zrobić jeszcze jedno webinarium przed wakacjami, jeżeli pojawią się nowe elementy, które musielibyśmy Państwa poinformować. No, zadaniem, które stawiam sobie ja i organizacje samorządowe, to jest maksymalne przekazywanie Państwu informacji. I bardzo prosimy Państwa o dystrybuowanie tych informacji, ewentualnie o przekazywanie filmiku bądź jego części innym osobom, bo dla nas najważniejsze to jest przekazywanie informacji, mówienie po prostu, przekazywanie prawdziwych informacji, a niekoniecznie uprawianie propagandy. Dlatego też myślę, że tak to należy rozumieć. Chciałem wszystkim życzyć miłego dnia. Bardzo chciałem podziękować pani Jolancie Świątkowskiej. Wiemy, że no, połączenia techniczne nawet w Brukseli nie są takie jednoznacznie jakościowo bardzo dobre. Bardzo dziękuję panu Krzysztofowi Hetmanowi. Bardzo pani dziękuję. Liczymy na kolejne spotkanie. Bardzo dziękuję, że pani została z nami i że pani wysłuchała tych uwag, które tu się pojawiają i dyskusji. Także bardzo proszę, czy pani jeszcze ma jakąś uwagę do nas? Bardzo krótko. Dziękuję bardzo za dyskusję, bo to dla mnie bardzo ciekawe, że w Brukseli mamy tych informacji, które teraz słyszałam, terenowych, które są dla mnie bardzo cenne. Chciałam bardzo krótko to powiedzieć, że faktycznie te pieniądze na pomoc dla uchodźców są do wykorzystania. Zarówno z REACT-EU, jak i z programów 21-27, których gorąco chciałabym zachęcić Państwa, żeby z nich korzystać. Dyskusje pana posła Hetmana są bardzo ciekawe, na pewno należy je rozważyć. Tylko na ostatnio chciałam też sprostować, bo mi się wydaje, że to też jest moja wina. Faktycznie pieniądze z funduszu transformacji są dostępne dla Małopolskiego i to z tak zwanego planu transformacji śląskiego, ale będą wykorzystane w ramach programu Małopolskiego. To są takie techniczne sprawy. Z chęcią spotkam się z Państwem ta umowa partnerska będzie zatwierdzona. Będzie jasność co do sektorów finansowania. Dziękuję, przepraszam za te moje sprawy, problemy techniczne. Dziękujemy Pani bardzo, bardzo dziękujemy i liczymy na spotkanie po zatwierdzeniu umowy partnerstwa. Proszę Państwa, bardzo dziękuję wszystkim za spotkanie. Do następnego razu. Będziemy starali się Państwa na bieżąco informować. Liczę na obecność stałą Pana posła Hetmana, żebyśmy to razem, że tak powiem, przekazywali Państwu wszystkie informacje. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia przy następnym webinarium.